Od lat Szwecja znajduje się w czołówkach rankingów najlepszych krajów do życia. Można by pomyśleć raj na ziemi. A o czym głośno się nie mówi, jak jest faktycznie? Raj zmaga się z gigantycznymi kłopotami w najważniejszych dziedzinach, bijąc niechlubne rekordy jeden po drugim. Dlaczego już nie daje się tu żyć? O tym w tym odcinku. Zapraszam. Szwedzką gospodarkę dopadł kryzys, jakiego ten kraj nie widział od lat 90. Szwecja po raz pierwszy od czasów pandemii zakończyła rok z ujemnym PKB. Kryzys spowodowały gwałtowne wzrosty stopy procentowej kredytów, inflacja i wzrost bezrobocia. Wysoka inflacja, recesja i nienotowany dotąd ogromny spadek wartości korony szwedzkiej spotęgowały liczbę bankructw. Padł niechlubny rekord w tej dziedzinie. Statystycznie dziennie upada 7 firm. Przoduje tu branża budowlana, kolejna to hotelarstwo i restauracje, a tragiczne podium zamyka handel detaliczny. Raczej nie szukaj pracy w tych branżach. Szwedzka Agencja Informacji Kredytowej UC zauważa, że firmy, które do tej pory były dość odporne na panującą recesję, nie są już w stanie utrzymać stabilnych obrotów i płynności. To z kolei może wywołać kolejną falę bankructw. Jednocześnie w wielu dużych branżach, m.in. w budownictwie i handlu detalicznym, a także hotelarstwie i restauracjach, liczba nowych startupów jest najniższa od ponad dekady. Szwedzki kryzys bezpieczeństwa. W tej dziedzinie również padł smutny rekord. Wrzesień ubiegłego roku okazał się w Szwecji najbardziej tragicznym miesiącem od 2016 roku. Pod względem liczby ofiar śmiertelnych i strzelanin, od kul zginęło 11 osób. Cytując za mediami, Szwecja jest najgorszym krajem w Europie, jeśli chodzi o ataki bombowe i strzelaniny. Śmierć Polaka to tylko wierzchołek góry lodowej. Policja łapie tu nawet 12-letnich morderców. Rząd Szwecji zlecił policji przedstawienie statystyk o narodowości członków gangów dla poznania pełnego obrazu sytuacji. Statystyki pokazały, że w żadnym innym kraju Unii Europejskiej tak wiele osób nie padło ofiarą przemocy. W 2021 roku w Szwecji liczba ofiar śmiertelnych ran postrzałowych na milion mieszkańców była czterokrotnie wyższa niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 10 lat liczba ofiar śmiertelnych użycia broni wzrosła trzykrotnie, zauważył premier Kristersson. W 2022 roku miało miejsce rekordowo 391 strzelanin, odnotowano 62 ofiary śmiertelne. Strzelają wynajmowani przez gangi nastolatkowie nieobyci z bronią. Szacuje się, że z grupami przestępczymi związanych jest około 30 tysięcy osób, z czego 9 tysięcy działa w nich bezpośrednio, a 21 tysięcy wspiera tą działalność. Szwedzki rynek mieszkaniowy przeżywa rekordowe załamanie. Ceny spadły blisko 15%, zauważa agencja Bloomberga. Jest to koniec trwającego dziesiątki lat boomu w Szwecji, a sytuacja lada moment może ulec znacznemu pogorszeniu. Mówi się o tym, że obecne problemy mogą wywołać w tym kraju najgłębszą recesję spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ocenia Bloomberg. Szwedzi czują się zmuszeni do oszczędzania. Szwedzki rynek przechodzi dramatyczną zmianę. Odpowiadają za to dwa czynniki, które sprawiają, że konsumenci mogą się czuć, jakby byli w imadle. Z jednej strony rosną koszty życia, z drugiej spadają wyceny nieruchomości. To sprawia, że Szwedzi zaczynają dokładnie przyglądać się każdej wydawanej koronie. W rezultacie trend spadkowy jeszcze się pogłębia. Demograficzna zapaść w Szwecji. Z
Współczynnik dzietności w Szwecji w 2023 roku wyniósł 1,45 dziecka na kobietę, czyli najmniej od początku prowadzenia statystyk w 1749 roku. Z początkiem bieżącego roku liczba urodzeń nadal się zmniejsza, wynika z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego. Niektóre lokalne władze podjęły decyzję o zamknięciu przedszkoli pełniących również funkcję żłobków. Według cytowanej przez telewizję SVT ekspertki Guadalupe Andersson, dzietność Szwecji spada od 2010 roku mimo napływu imigrantów. Tendencja spadkowa utrzymuje się zarówno wśród Szwedek, jak i kobiet urodzonych za granicą, podkreśliła. W sondażu przeprowadzonym przez SVT bezdzietne kobiety jako powód swojej decyzji wymieniły kryzys klimatyczny oraz niepewność i niepokój na świecie, ale też własną sytuację ekonomiczną. Badanie Instytutu SOM Uniwersytetu w Göteborgu wykazało, że rekordowy odsetek 75% Szwedów uważa, że sytuacja w ich kraju zmierza w złym kierunku, a jedynie 9% oceniło, że w dobrym. 90% respondentów uznało, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w ciągu ostatniego roku. To największy odsetek od lat 90. Według ekspertów Instytutu w tym roku dojdzie do pogłębienia recesji. Przyczynia się do tego wysoka inflacja, która osłabia siłę nabywczą gospodarstw domowych, a słaby popyt na świecie negatywnie odbije się na kondycji branż nastawionych na eksport, podkreślono w analizie. Jak wskazano, inflacja, choć wyraźnie spada, to jednak pozostaje na wysokim poziomie. Wygląda na to, że z rajskiej wizji Szwecji pozostała jedynie przepiękna natura, co też wkrótce może się zmienić z racji zmian klimatu. Pogoda tu również wariuje i o ile na południu Europy robi się coraz cieplej i coraz bardziej sucho, to tutaj trend jest zupełnie odwrotny. Nie napawa to optymizmem na przyszłość. Dziękuję za wspólny czas, zachęcam do zasubskrybowania kanału i wyrażania swoich opinii w komentarzach. Macie w ten sposób realny wpływ na rozwój kanału. Warto też włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi publikacjami. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.